kurczę, nie wiem co ja mam zrobić, tu nic nie ma. Ja myślałem, że ja coś odkryję, a ja nic totalnie... A! Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ponownie jesteśmy na Palionowie z tego powodu, że w dzisiejszym odcinku udało mi się włamać na konto Dextera, czyli tego jakby naukowca, który pracuje dla Lucyfera w Minecrafcie i nie mam nagrania tego, jak się włamywałem na to konto, z tego powodu, że po prostu siedziałem, wpisywałem sobie login, wpisywałem sobie hasło, nie udawało się, nie udawało się, nie udawało się, a w końcu się udało, jestem na jego koncie i zaraz wam to udowodnię, po prostu wejdziemy na serwer i zobaczycie, że jestem na tym koncie, ale zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc uważam, że warto i możecie również bić na mojego Instagrama. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wbijecie, bo jest nas już tam ponad 40 tysięcy, lecimy w sumie po 50 tysięcy, więc myślę, że fajnie będzie, jak wbijecie. A ja, jak widzicie, mamy już przed sobą Minecraftcika i mamy właśnie serwer Palionowy. Nie pytajcie o to zdjęcie, to po prostu tak ustawiliśmy dla beki w konsoli serwera, to nie ma znaczenia, po prostu jest to zdjęcie, ale jest to serwer Palionowy, więc uwaga, wchodzimy na niego z tego powodu, że to, co tam się kryje, sprawi, że ja czuję, że odkryjemy dzisiaj coś nowego, jakieś plany może Lucyfera czy coś tego typu, które oni szykują, a o których jeszcze nie wiemy, więc uwaga, ja wchodzę, uwaga, wchodzimy na serwer, nie wyrzuci mnie, jest, uwaga, jestem, dobra, pierwszy raz wlazłem w ogóle na serwer, jesteśmy na koncie Dextera, jak widzicie, więc jest bardzo dobrze, czekajcie, jak patrzę na taba, o kurde, jest Lucyfer też na serwerze, o nie, jest Lucyfer. O nie, to jest najgorsza informacja, ale dobra, jak widać, jesteśmy my na tym Dexterze. Mamy, to jest chyba pokój Dextera, rozumiem, bo on się tu chyba wylogował. Jakie on w ogóle rzeczy ma w ekwipunku? Ej, dobra, co jest grane? Dlaczego on takie... Ma mnóstwo butelek miodu, czy on się odżywia tylko miodem? Ej, to jest dziwne. Ma też złote marchewki, mnóstwo tego ma. No w końcu to jest w sumie naukowiec, nie? No to się nie dziwię, że on takie rzeczy ma ze sobą, ale ma tego ogrom. Ma też głowę smoka, ma tutaj fajerwerki. Ma te enderperły, ma oko endu, totem śmiertelności, wskaźnik, no ej, to wskaźnik, to jest takie typowe dla takich naukowców, takich jakby to powiedzieć, czekajcie, to jest jak się nazywają osoby na studiach, co dają wykłady, wykładowcy po prostu, czy tam, no nie wiem jak oni, czy się mówi do nich profesor, nie wiem, nieważne, profesorzy chyba, oni mają takie wskaźniki, co na tablicę po prostu wskazują, znaczy pewnie nie każdy, ale tak mi się kojarzy, że po prostu takie coś mają, więc to tak się nazywa, wskaźnik, kurczę, ciekawe, chociaż teraz słuchajcie, słyszałem też, że są tacy wariaci, kurcze, na studiach, co mają lasery, haha, i laserami wskazują, no to jest w ogóle już poryte, no nieważne, znaczy poryte, takie w sumie kreatywne, nie będę oceniać. Dobra, ma też zegar, ma też kompas, ma witherową różę, ogólnie ma tutaj mnóstwo na noktowizję, potka na niewidzialność i dwie mikstury na fire resistki. Oj, ma też kurcze serce oceanu. Ej, dobra, on ma jakieś dziwne rzeczy, ja nie wiem co on planuje, ale mam nadzieję, że uda nam się to spotkać. Jedyne co bym chciał, jedyne czego chcę, to nie spotkać przypadkowo nie Pennywise'a, tylko Lucyfera, bo nie wiem jak ja miałbym teraz odegrać to, że o, jestem Dexterem. Ja nie wiem jak oni ze sobą rozmawiają też za bardzo, więc ja nie wiem co powinienem ukrywać, a czego nie powinienem. Dobra, czekajcie, muszę się odnaleźć, w jakim ja jestem miejscu. Tu jest, aha, dobra, wiem. Ej, to on tu ma pokój, to my tu przychodziliśmy obok tego często. Ja nie mogę, to ja byłem tak blisko pokoju Dextera, naprawdę. O kurde, dobra, czyli on ma bardzo blisko do tego swojego. O kurde, o kurde, o kurde. Choć musimy pogadać. Nie, 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 musimy się ukrywać. Nie, 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 Lucyfer chce ze mną pogadać. Nie, 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 musimy się ukryć, musimy się ukryć. Ja nie mogę z nim teraz rozmawiać. Ja chcę pójść najpierw do laboratorium tam zobaczyć, co jest grane. Nie, 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 czekajcie. Czy on tu przyjdzie? Gdzie ty jesteś? O nie, 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 dobra, czekajcie, chowamy się tutaj, 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 tutaj. Okej. Czekajcie, czekajcie, on tam krąży, on mnie szuka, ja nie mogę teraz mu się pokazać, ja nie chcę z nim rozmawiać w tym momencie, a mam moje oczy, czekajcie, gdzie ja mam okulary, tu mam okulary, bo już mnie, kurczę, od tego komputera trzeba, słuchajcie widzowie, dbajcie o wzrok, trzeba dbać o wzrok, ja też dbam, a już tak w ogóle to lepiej się czuję w okularach, szczerze mówiąc, na nagraniu niż bez, nie wiem dlaczego, jakoś taką... Tak jakoś lepiej. Dobra, nieważne, czekajcie, musimy się jakoś tam przedostać. On tam gdzieś poszedł, szybko musimy do laboratorium. Szybko, 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 szybko. Kurde, idzie, tu idzie, tu idzie, tu idzie, tu idzie, tu idzie, idzie, idzie. Nie, 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 musimy się schować, musimy się schować. Dobra, robimy tak. Kurde, no... Nie widział? Nie widział mnie? Nie widział chyba i też nic nie słyszał. Czemu to jest taka dziura? Co jest grane? Dobra, nieważne. Czy... O, ja chcę się dostać do laboratorium, bo tu ciągle krąży. Nie mogę tam przejść, ale dobra, czekajcie. Jak mi kurczę pamięć nie myli, to za tą ścianą powinno to być. Czekajcie, czy jak ja rozwalę ręką to... O kurde, dobra, to jest mocno ryzykowne, co my teraz w tym momencie robimy. Mam... Nie, 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 n
nie, 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 nie. Czy on sobie pomyśli, że ja jako Dexter przed nim uciekam? Tak nie może być. Tak nie może być. Czekajcie, schodzę tu na dół. Musimy szybko ogarnąć. Ogarnąć jakieś drewno. Szybko drewno jakieś. Kurczę, muszę naprawić to, co zepsułem. O nie, tu jest Enderman jeszcze. Nie, 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 proszę mnie nie zaatakuj. Nie atakuj mnie, nie atakuj mnie. Dobra, ja tym. Ja. Wiecie co, ja tym Dexterem po prostu dojdę tam w jakiś inny sposób. Jakoś inaczej się tam. On tam ciągle krąży. On wie doskonale, że ja tam jestem. Dobra, musimy zejść tutaj na dół, tym wejściem, którym my zawsze chodzimy. I po prostu. Ja chcę jakieś drewno, czy ja ogarnę jakieś drewno, tam nie ma drewna żadnego. Czemu tu nigdzie nie ma drewna? Dlaczego? Dlaczego nawet te drzewa, które tutaj rosną, są nie z drewna? Jak to się dzieje? Dlaczego tak jest? Dobra, trudno, musimy ogarnąć. Może później gdzieś znajdziemy jakieś drewno, to nie ma na razie znaczenia. Wejdziemy sobie tędy teraz. Nie tu, kurczę, tu są schody obok, czekajcie, tutaj się pomyliłem jakoś, ale nieważne, wejdźmy tędy. Tam on ciągle jest, ja widzę, że on tam ciągle krąży. Musimy go. Nie możemy się z nim spotkać teraz, ja najpierw, dobra, poszedł na dół, poszedł, znaczy na górę poszedł, więc możemy iść w tym momencie na dół. Szybko dostać się do laboratorium, to jest nasza jedyna szansa, żeby to zrobić. Jedyna szansa, żeby dostać się do laboratorium. Dobra, czekajcie, czy ja tutaj, czy tu jest gdzieś crafting? Nie ma nigdzie craftingu, naprawdę, ja potrzebuję drewna, potrzebuję drewna. Dobra, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie było to? Tutaj to było, czekajcie, tu było, tu był przycisk, uwaga, klikamy. Szybko przechodzimy do laboratorium, okej, jesteśmy tu. Nie, to, że ja to tu rozwaliłem, to był taki błąd. Czy ja tu w skrzynkach coś jest może? Jakieś drewno? Nie ma żadnego, dobra, no nieważne. A crafting tu gdzieś jest? Czekajcie, bo możemy ogarnąć. Jest, są craftingi. Potrzebujemy ile tego? Potrzebujemy 3. Potrzebujemy 12. To jest za dużo, ja tyle nie zdobędę. Nie rozwalę tyle podłogi. Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół. W takim razie, czekajcie, tu był przycisk. Idziemy na dół do laboratorium, ogarnąć co tam się kryje, bo możemy odkryć coś nowego, czego jeszcze nie odkryliśmy. Więc schodzimy sobie powolutku. Uwaga, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, na sam dół. Jesteśmy na samym dole, okej. Okej. Cisza i spokój, nie ma tu nikogo. Okej, może tak być. Czy tu. Dobra, dalej jest ten koń. Okej, musimy przeanalizować wszystko, co tutaj jest, ponieważ czuję, że możemy odkryć coś nowego. Czy tu jest jakieś tajne przejście w tym czymś, na przykład? Czy coś tego typu? Nie ma nic, nie widzę, więc to jest chyba tak po prostu ten. Ale z tej strony wiemy doskonale, że jest przycisk do tego dalszego przejścia. Więc trzeba tam zaraz pójść też. No tu chyba nie ma nic w sumie, co byśmy chcieli zobaczyć. Są tutaj te. Te poty jakieś i tak dalej. Znaczy ten do robienia pot, ale nie ma w nich nic. Nie ma żadnych ukrytych skrzynek też, więc. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Ja nie tutaj. Dziwne jest to, że to laboratorium. Ja szczerze mówiąc. Mnie ciarki przechodzą, jak ja widzę tego golema dużego. Naprawdę, przysięgam. Dobra, co on. Czy on jest, kurczę, silny? Czy. A! O kurde, o kurde! O kurde, co on zaatakował Dextera? Jak go Dexter kara za takie rzeczy? Dobra, zjedzmy sobie marchewkę. Czy ta marchewka coś daje? Nie, nie daje żadnych efektów. Dobra, mamy te golemy. Ja nie wiem, co on na nich robi i jakie testy na nich przeprowadza. Ale. O kurde, założyłem se. Czy on się boi teraz w tym momencie mnie, czy też mnie zaatakuje? Ała, też mnie zaatakuje! Nie, dobra, on jest jakiś agresywny. On jest chyba do tego, żeby zabijać wszystko, co widzi. Więc jeżeli my po prostu będziemy. Jeżeli oni wypuszczą go na wolność, to jest koniec. To jest koniec w tym momencie dla nas, dla całej naszej rasy i on przyjdzie i zdemoluje totalnie wszystko. To jest przerażające. Dobra, ja nie chcę z nim walczyć w każdym razie. Nic tutaj nie ma naprawdę. Czy tu naprawdę nic się nie kryje w tych wszystkich. Ała! 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 O nie, jaki on jest zdenerwowany na mnie! O nie, 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 nie! Nie można przechodzić tyłem, nie można przechodzić tyłem, bo on bardzo atakuje. On bardzo atakuje. Dobra, nie będziemy tu w takim razie przebywać. Ja potrzebuję. Kurczę, ja nie wiem, co ja mam zrobić, tu nic nie ma. Ej, ja myślałem, że ja coś odkryję, a ja nic totalnie. A! O kurde! Jezu! O kurde! Czekajcie. Panie! Nie strasz! Nie. O kurde, ale się wystraszyłem. O Jezu! Nie strasz! Szukam cię wszędzie. Pracuję nad naszym planem. Nie wiem, ja improwizuję w tym momencie, nie wiem, co ja mam robić. Dobra, co on chce ode mnie, co on chce ode mnie? Chodź, musimy pogadać o naszych planach. O nie, o nie, o nie, o nie, gdzie on chce ze mną iść rozmawiać? Ja nie wiem, co on chce mi pokazać, ale jesteśmy w mocnych tarapatach w tym momencie. Musimy udawać, że wszystko jest okej. O, tu chcesz rozmawiać? Dlaczego akurat tu? Tu jest okej. Myślałem, że pójdziemy do sali tronowej. Tam będziemy mieli przynajmniej jak uciec. Idzie. Możemy? Kurczę. Mi to obojętne. Zgrywajmy takiego, że wiecie, że to on decyduje. Ale dobra, idziemy tam. Nie otworzył. Panie, przodem. Już. Niech idzie pierwszy, bo ja boję się tak wymuszać. Jeszcze wiecie, bym je. O kurde. Dlaczego on ich bije? Co jest grane? Dlaczego one są negatywnie na mnie nastawione? Uważaj, Dexter, ale
Dlaczego on jest? On normalnie z nimi rozmawiałem. Znaczy ja, ten Dexter z nimi rozmawiał normalnie. Gdzie on jest? Gdzie jest Lucifer? Zgubiłem go. Zgubiłem Lucyfera. Ej, nie, dlaczego one mnie atakują? Ej, czy... Dobra, tu jest, dobra, ale czekaj, co jest grane? Dlaczego mnie atakują te moby? Dlaczego one mnie atakują? Co jest nie tak? Przecież normalnie Dexter mógł z nimi rozmawiać. Czy one odczuwają to, że ja nie jestem Dexterem? Ej, to jest podejrzane. Dobra, idziemy, okej, idziemy, idę za nim w takim razie. Ale nie, jesteśmy w takich tarapatach. Przysięgam, mi tak serce wali po tym, jak on mi wyskoczył za tymi drzwiami. Ja totalnie się obsrałem, przysięgam, nie spodziewałem się go totalnie po tej drugiej stronie. Ale dobra, idziemy za nim w takim razie. Idziemy do sali tronowej porozmawiać o planach. Ja nie wiem, o czym chcę rozmawiać, ja nie wiem, jakie są plany w ogóle. Musimy kluczyć, musimy krążyć wokół tematu tak, żeby on się nie zorientował, że nie wiemy, o co chodzi. Bo jeżeli się dowie, to jest problem. Dobra, uwaga. Staję tu przed nim, oczywiście skulony. Słucham, panie. O, nie. Jak idzie eksperyment? Pomyślnie. Jeszcze trochę. Trochę i będziemy gotowi. Wszystko ponad. Tak, wszystko po naszej myśli. Nie wiem, jesteśmy w takich, kurczę, potrzebujesz jakichś składników? Dobra, możemy teraz wymyśleć, dlaczego one mnie atakują. Ej, ja myślę, że on się może czegoś spodziewać, bo normalnie Dextera nie atakowały, a teraz nagle atakują. Niech pomyślę. Czekajcie, musimy się zastanowić, czego on by potrzebował takiego trudnego do zdobycia. On może potrzebować... czego on może potrzebować do tego, żeby cokolwiek zrobić? Dobra, wiadra lawy. Będę potrzebować... piekielnych wiader lawy dla golemów. Dobra, nie wiem, czy to jest jakkolwiek logiczne, ale mam nadzieję, że to łyknie. Jak się zorientuje, to jest ponad tym. Jak on się zorientuje, to się odwraca i zwiewam po prostu, nie? Wiadro lawy, przecież ci ostatnio dałem. Tak, panie, ale jest ich potrzebne więcej, by golemy były mocniejsze, nie wiem, co mam napisać. To jest, nie wiem, leję wodę w tym momencie. Nie wiem, czy ja trafiam w ogóle z tym ich planem, ale... No dobra, łyknął to, nie wiem, co jest grane. Mamy dużo pracy, mało czasu. Pozwól mi wrócić do pracy. Nie wiem, kurczę, co się dzieje w tym momencie. Ale dobra, musi nam pozwolić. Musimy wrócić z powrotem do laboratorium. Podejrzany się zachowujesz. Kiepsko się czuję dzisiaj, ale musimy wygrać. Co jest, kurde, głupie. Dobra, ale wiesz co? No dobra. Zaakceptował, idź spać. Nie ma mowy. Muszę pracować. Nie wiem, czy on to łyknie, czy nie. No i o to chodzi. tak jest. Dobrze, Dexter, wierzę w ciebie. Dziękuję, panie. Nie wiem, serducho dałem, ale nie wiem, czy powinienem. Ale dobra. Dobra, zadowolony. Udam się do laboratorium. Możesz odejść. Dziękuję. Dobra, idziemy, wracamy z powrotem do laboratorium. Dobra, to co się w tym momencie odwaliło, to przerosło w ogóle to, co myślałem, nad czym myślałem. I o kurczę, tu jest więcej tych mobów, czy one mnie... O nie, dlaczego one mnie atakują? To jest coś podejrzanego. Tu ewidentnie nie dzieje się dobrze, szybko przejdź przez te drzwi! O kurde, tam creeper za mną przed. Dobra, wchodzimy, nie, wiecie co, Dexter ostatnią rozgrywkę tutaj ukończył tutaj, więc musimy ukończyć ją w tym samym miejscu. Był chyba najedzony, ale nie jestem pewien i tak się zorientuję na pewno, że tu byliśmy, więc mamy o wiele mniej czasu na to, żeby to wszystko odkręcić. Jesteśmy po włamaniu do Dextera, to było najbardziej emocjonujące włamanie, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Dowiedzieliśmy się, że mają jakieś plany, że pracują. Troszkę opóźniliśmy ich pracę z tego powodu, że poprosiliśmy o dużą ilość piekielnych wiader lawy. Nie wiem w ogóle, co to są piekielne wiadra lawy, ale okazało się, że trafiłem, więc bardzo dobrze. Widzimy się w następnym odcinku, w którym mam nadzieję, że będziemy wiedzieli trochę więcej z tego powodu, że...
Udało mi się trochę w czasie odsunąć ich działania, bo teraz zajmą się tymi wiadrami lawy, ale to jednak mimo wszystko, wiecie, jakby z drugiej strony to przyspieszyłem, bo jednak Lucifer się za niedługo zorientuje. Dexter też się zorientuje, że ktoś był na jego koncie, więc mamy duży problem. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.